Ile tu jest różnych pyszności! A ten tort wygląda wręcz niesamowicie! No, więc na co czekamy? Zjedzmy go szybko! Jestem taka głodna! Całkowicie się z tobą zgadzam. To jest niesamowicie pyszne. Prawdziwa wyżerka. Co wy tu wyprawiacie? Myślicie, że zrobiłem ten tort, żebyście go tak po prostu zjedli? Na pewno nie. Będziecie musieli odpowiedzieć za swoje wybryki. Najwyższy czas, żeby nauczyć was kultury. O rany, gdzie my jesteśmy? Teraz są tu dwa ogromne torty. A pod kloszem mam całą górę gum do rzucia, huba buba. Masz szczęście. Ja też mam górę, tylko że kwaśnych cytryn. Ha, masz pecha. Ale możesz cieszyć się moim szczęściem. Te gumy do rzucia są odlotowe. Am, niam, niam, niam. Najwyższy czas, żeby ozdobić tymi gumami mój tort. Najpierw muszę je zrolować w takie długie paseczki. A następnie ułożyć dookoła tortu. Według mnie to świetny pomysł. Będę też potrzebował gumy w płynie. Zrobię ją za pomocą palnika. Ej, bo ja zaraz tu oślepnę. Od razu lepiej. Prawie gotowe. Auć, gorące. Tego właśnie potrzebowałem. Pozostało tylko polać tort rozpuszczoną gumą. Jak pięknie. Żeby guma znalazła się w środku tortu, skorzystam z takiego lejka. No i co powiecie? Według mnie to jest mega apetyczne. Jess, co ty tu robisz? Zjeżdżaj stąd, to jest mój tort. A tak w ogóle to ja jeszcze nie skończyłem. Chcę dodać do mojego tortu jeszcze więcej ozdób. Mogę nadmuchać z gum fajne balony. Świetnie. I właśnie tymi balonikami udekoruję mój torcik. Myślę, że wyszło czadowo. A na koniec ustawię na górze opakowanie z gumą. Jess, co powiesz? Ej, co powiesz? No nie wiem, dla mnie jest za bardzo kiczowato. Ja zdecydowanie wolę żółty kolor. Patrz i ucz się, jak należy ozdabiać torty. Najpierw podgrzeję plasterki cytryn razem z cukrem. Zrobiłam prawdziwy cytrynowy syrop. Właśnie on będzie główną dekoracją mojego tortu. Wyciskam syrop za pomocą strzykawki. Wspaniale. Myślę, że to już wygląda bardzo apetycznie, ale to jeszcze nie wszystko. Do ozdobienia tortu użyję też samych cytryn. Będą bardzo fajnie wyglądać na bokach tortu. Dodam też bitą śmietanę. Jaka pyszna! Ale super to się komponuje z żółtym kolorem. A górę ciasta ozdobię kilkoma plasterkami cytryn. Gotowe. A teraz do akcji wkraczają farbki w różnych odcieniach żółtego. Ozdobię nimi najniższy poziom mojego tortu. O tak! Ale pięknie mi to wyszło. No i jak wam się podoba? Powiedzcie, czyj tort podoba wam się bardziej? Mój cudowny cytrynowy? Czy mój przewspaniały tort z gum do rzucia? Koniecznie napiszcie w komentarzach. A teraz najwyższy czas, żebyśmy spróbowali. Zgadzam się. Najwyższa pora. Ale pyszne.
Można nawet nadmuchać balony! Rewelka! Jess, a jak tam twój torcik? Zaraz spróbuję. Ojej! Miałam nadzieję, że cukier uratuje sytuację. Ale jeśli mam być szczera, to jest bardzo kwaśny tort. O rany, tort z lalką, ale fajnie. Ciekawe, czym będę mogła go ozdobić. Dwa słoiki Nutelli. O rany, ale mam szczęście. A ja mam pecha. Dostałem ser. Jak w ogóle można ozdabiać tort z serem? Przecież te smaki w ogóle się ze sobą nie łączą. No dobra, i tak będę musiał to zrobić. Dlatego muszę się postarać, żeby wyszło mi naprawdę pięknie. Przyklejam tutaj kawałek sera i tutaj kolejny. No patrzcie, myślę, że wyszło mi całkiem spoko. Tort wygląda pięknie i sukienka równie dobrze. Lalce chyba też się podoba. No dobrze, więc teraz moja kolej. Żeby Nutella rozlała się po całej sukience, muszę użyć specjalnej formy, do środka której wleję moją kolorową Nutellę. Ale to jeszcze nie wszystko. Dodam tam jeszcze jadalne błyskotki. Został już tylko najważniejszy etap. Podnosimy formę. Wow, jakie to piękne! Aż nie można oderwać oczu. Teraz mam nie tylko pyszny, ale i niesamowicie modny tort. Zgadzam się, wyszło naprawdę fajnie. Trzeba spróbować. Oczywiście, że trzeba. Czuję się w obowiązku, żeby spróbować tego pięknego tortu i nawet nie mam wątpliwości, że to będzie niesamowicie pyszne. Miałam rację. Ten smak jest boski. Ja nie mam żadnych oczekiwań, ale i tak muszę tego spróbować. Ej, wiecie co? To nie smakuje tak źle, jak myślałem. Dosyć niezwykłe połączenie. Całkiem fajne, bym powiedział. Dam temu nawet lajka. Subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić równie niesamowitych challenge'y. Dalej będzie jeszcze więcej super zabawy, więc zostań z nami.